No i tu mamy, proszę Państwa, troszeczkę konkursów. To jest konkurs osobistych, tak? Po trzech zawodników z jednej drużyny. Organizator obieca, że to w 10 minut zrobi. Mamy chłopców z Ukrainy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Masz trochę stresa? Denerwujesz się? Nie, nie duże. Jak koledzy w meczu Gwiazd grają? Tak, dwoje grają i oni... Dobrze, jesteś zadowolony? Tak. Kibicujesz im? A? Czy im kibicujesz? Tak. Tłumaczę też. Jest to prawda, że macie mistrzostwo Ukrainy? Tak. Brawo. A to jest finał! Finał! Na razie dopiero eliminacje, wszystko dzieje. A on to chciał coś jak będzie ten zamknik, to będzie dobrywka. Jesteśmy gotowi! Uwaga! Zobaczymy, jak po drugiej stronie dają sobie rady chłopcy z Rzeszowa, trenowani przez znakomitego koszykana, pana Barana, więc tu powinni troszkę pokazać kłącz rzutowy. No i pokazują. Chłopcy Zełku, jak wam poszło w pierwszej rundzie? Jeszcze nie graliśmy. Nie? Nie. Jesteście dobrzy? Tak. Można tak powiedzieć. To na razie. Obra Kościan i NMFRL, zobaczymy, czy są dobrzy, czy po prostu, jak to powiedzieć, wodzą się. Zobaczymy, NMFR Kisełku. Za tydzień drugi mecz Gwiazd w kategorii U12, już na nowej hali, wtedy będzie widownia, wszyscy na widowni będą, nie będzie troszkę tego zamieszania, ale póki co spójrzmy, jak chłopcy z Ełku rzucają osobiste. Łukasz Romantowski to ich trener. Oni sami zostali bez pary, chyba będą mieli punkty tutaj liczy. Pan Sołtysik. Złe podanie. Tracę czas. Wy macie najwięcej? Ile trafiliście? Pięć. Pięć mamy, oni też mówili pięć. Szybciemy dalej. Ile było? Siedem. No, no i teraz zobaczymy chłopców z Obry Kościan.
Pozdrawiam prezesa Obry Kościan, cały sztab szkoleniowy, działaczy. O, dzisiaj jest tutaj zawieszenie, a ja pójdę szybko na drugą stronę zobaczyć, jak rzucają gospodarze UKS Regis Wieliczka. Za szybko, za dziko. Ile sześć? Koniec. Opole wygrywa, parę słów tutaj o tym konkursie. Czy pierwszy raz nam się udało? Kto najwięcej trafiał? Jaki kolega? Piotrek. Piotrek, ile rzuciłeś? Cztery. Cztery, to całkiem nieźle. A w sumie jaki był was rekord? Osiem było. Osiem wystarczyło, żeby wygrać. Czekacie na nagrody? Tak. Co byście chcieli? Setuetki? Będą. Komu to dedykujecie to zwycięstwo? Dla mojej rodziny i dla trenera, który nas świetnie trenuje. Dla trenera. Dla rodziny, dla trenera, dla całej naszej drużyny i dla mojej mamy. Dla nas jakieś osiem zwycięstw. Jaaa!